takim razie dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej radnych Klubu Platformy Obywatelskiej, jednocześnie członków Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej dotyczących problemów widać tam. Cieszy nas niezmiernie, że podjęto wreszcie działania służące likwidacji tego negatywnego zjawiska nielegalnego i nieuczciwego handlu polegającego na tym, że handluje się bez pozwoleń, poza miejscami wyznaczonymi. Długo już i dawno mówiliśmy o problemach związanych z tym, że to nie tylko szpecie z etykę miasta, ale przede wszystkim jest nieuczciwe wobec tych handlowców, którzy działalność prowadzą w sposób zarejestrowany, płacą podatki, robią to w sposób zgodny z prawem. Smuci nas niestety sytuacja, jaka miała miejsce wczoraj, gdzie Straż Miejska odstąpiła od egzekucji prawa. Jest to psucie państwa prawa. Już wielokrotnie mieliśmy przykład, że pobłażliwość w takich przypadkach rodzi negatywne skutki. Tam, gdzie działano konsekwentnie, to przykład ulicy Ciołkowskiego, dzisiaj ponownie te działania były konsekwentne, tamten problem na razie jest rozwiązany. Liczymy na to, że Straż Miejska będzie prawdziwą strażą i będzie stała na gruncie obrony prawa i będzie to prawo przestrzegała. Pan radny Tomaszewicz powie i będzie egzekwowała przestrzeganie prawa. Pan radny Tomaszewicz powie jeszcze o kilku szczegółach związanych z tym problemem, bo nie jest też do końca tak, iż nielegalnie handlujący mówią prawdę w tych wszystkich swoich wypowiedziach. Też pan radny Tomiłowicz zabierze głos.